C'est normal. Vous regardez, c'est comme ça. Rodina, il y en a, voilà. Pour ça, il n'y a pas, d'accord, jaka jest prawda? Bo na pewno nie znajdą DNA współczesnych, nie się podają na nich. Nie ma wytłumaczenia, dlaczego były robione, w jakim celu, ale na tym terytorium istnieje 7. W pewnym dyferans, parskie... A to jest granit. Dobra. To są granitowe. Bardzo stare. To są przedporty. Jest hipoteza. Pour premier grand église de canonique, ça. Mais, ça c'est seulement hipoteza. No, to jest prawdopodobnie tyle, co stwierdzono, to petetce trezjem siechce petto serwis. Oui, oui, 13 wiek, to jest na pewno. Właśnie wygląda na starsze. Ale tego, ze względu na to, że nie znają... Jest naładowaną baterię zapasową. Oui, 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 oui. A ici, a bo. Pamiątkowe zdjęcie. Jest? Bon. A ici, voilà, ici, quand je dis c'est la tour pour non, ucieczko jest. Pendant la guerre, pendant la bataille, qu'il faut cacher, et ça, c'est la porte. Ça, c'est la porte. En bas, il n'y a pas d'ouverture. Et ça, c'est petit, et après, c'est fermé, parce que ça, c'est la vieille ostatnie, la tourne. Pas français, je ne dis pas. Mais là, ça, c'est 19e siècle, ça, c'est pendant qu'il s'est transformé comme palais, comme château. Et ça, c'est ici, ce sont très intéressants qui se restent. Mon Dieu, c'est reste tous les en bois. Ça, c'est 19e siècle, les éléments. Et maintenant, plus intéressant, c'est pas quel brand de bois, c'est un bois. Non, mais c'est bon. Oh, voilà, il s'est Taras. Ça, c'est la composition du 19e siècle. Ça, c'est un format. Nie, są, tylko zdjęte, tak? Warto zobaczyć, bo to ciekawe rzeźby. Niesamowite, te pazurki, to wszystko. Ale okazuje się, to nie jest rzeźba. Nie? A co to jest? Odlew jakiś? Tak. Naprawdę? Coś podobnego. Dopóki cegła nie spadła, to nie wiedzieliśmy. Tak. Że one były... Że to jest odlew, tak? I skrzydło tam trochę się od tego. To z czego to jest? Jak to jest odlew? To jest odlew cynowy. Cynowy, jakaś placa. Cyn, tak. C'est un metal, matériel. A ja myślałem, że to rzeźba też, kurde. Wszyscy dzisiaj. Coś podobne. Jak jest cyna po francusku? Qui était avant de l'argent assiette. C'est mélangé de métal. Métal, mais ça c'est... Avant qui étaient les assiettes et tout, ils sont là-bas, oui. Regarde là-bas, le deuxième là-bas. Oui, c'est l'autre comme ça. Ben Hill a zrobił. Jak walnęła z góry jakaś belka, to patrzcie, ma tam się rozwój. Dźwięk. Dźwięk, tak. No i wtedy wyszło się do złota. A dotychczas zawsze wszyscy uważali, że piaskowiec łączy się ze mną. Nawet ci, co przenosili, nie zwrócili uwagi? Trochę ciężko było. Bo to avant de porcelain, d'argent, assiette, ce premier était avec ce métal. Comment s'appelle ce métal? C'est métal, c'est métal. Metal. No, metal. Metal. But a special kind of metal. We have to know how. Yeah. Oh, c'est fait. Bon. Mais ça, c'est 19e siècle. Wiesz, tous les... A tutaj można chodzić, panie Wiktorze? Czy to wytrzyma?
nie, chodzi o to, pan dobrze mówi, bo to są zdrowy, to... Tak. Już troszkę naruszone to wszystko, co nie? Buzi, buzi. Buzi, buzi. Ale gryfy, co ciekawe, według takich tych, to były opiekunami skarbu. Także nie wiadomo, czy one czegoś tu nie opilnują. Ici, c'est une grande salle, salle à manger, parce que la base doit se finir. Et toi, non. Ah, toi. Ah, mais la forme, c'est la forme maniérisme. On voit, non. C'est exact comme colon anglais, vous avez vu. Ah, ici, c'est une. Non, ça, c'est. C'est face ici. C'est une sensorière. Ah, 150 years old. Oh. Można było cały być transportowany na górę. Nie, jedzenie. Do kuchni. The food. To jest no problem. No electric. Czyli dobry udziec mógł powędrować na górę. Parce que les cuisines c'est en bas, au rez-de-chaussée c'est cuisine, et ici pour la salle de manger. Ça c'est aussi très intéressant, les cheminées, parce que ici c'est cheminée, et ici ce sont possibilités, et vous regardez, avec genre, avec. Arbon. To jest hełm właśnie Piotra Włoska. Łabędź. Pour plaisir. La bas c'est blason, polonais blason, les Włoski. Ça c'est łabędź. Voilà. C'est là-bas, c'est blason, les comptes, les... Piotra Włoska. Ten, co właśnie tam jego te groby. Ici, sont, que ça c'est très joli. Ici, ce sont les décorations de Bible. Bible. A mamy też Anhem na tym. Tutaj. Jak się oświetli, krzyż Anch. Tylko gdzie on jest? Zaraz. O, tutaj chyba. It's here, Anch. Look, this is Anch. Tak zainteresowałem, że... Tak. Voit tu lisse les toilettes? Peut-être, maintenant. Ale si vous voulez, si vous voulez. Chyba nawet tutaj gdzieś bardziej jeszcze wyrazisty jest. No tutaj gdzie widać. Widzicie, bo ja nie... Tutaj jest, widać. Tu. Tutaj lepiej widać. A tutaj gdzie? Też. Ale tu ale ja to oświetlone. Tu? To? No, no. To jest sam. Tak, ja widzę. Tutaj też. Ale tutaj dużo. Nie miejsca. Krzyż Anchem, egipski. Po tej stronie jest król Herod. No bo to jest związane z Herodem. To jest walka Goliata z tym. I z drugiej strony zmartwychwstanie. Tak. Czyli to są no, biblijne sceny i dlatego to jest ten krzyż egipski. Tak. Znaczy, bo to jest, oni się tym zjadują. XVII wiek. No tak, tak. I tam ma pan jeszcze chyba w tym jest też. Ale to młodszy jest. Już trochę młodszy, tak. Nie. Ale jest też bardzo. No i na dole jest w tych renesansowych piwnicach. To 20 wiek. I to... Sklejka tak zwana. 400 lat szukali takiej rzeczy. Jeśli się nie rozsypie to wszystko. To jest bardzo ciekawe, bo to są Sidilia, tak jak w renesansie było. Tylko by zawsze były bliżej. Tam w tamtym jest tak bliżej. Bo to siedziały panie, skaptowały i ten. Tu jest bardzo ładne.
Aha, tutaj jeszcze panie, chciałem pokazać ten zamek, bo ten zamek na górce jak wygląda, na Ślęży, bo oni też to chcieli. A jeszcze ten, panie Lechu, tutaj jest rysunek tego zamku na Ślęży, co był na terenie tego kościoła. Ale to jest kościoła. Fikcja. Ale nie pokazać jest fikcja. Jako, ale jako ciekawostkę. Nie, ale ja wiem, bo ja znam te wykopaliska. I zresztą ci archeolodzy się też wypowiadali. Ale. I to jest podpisywane jako zamek. Imaginacja. Znaczy, wszystko się zgadza. No, no. Ja też parę źródeł przeczytałem. I dlaczego tam jest data 1470? Bo to jest husyckie te. Tak, ale to jest ostatni moment, kiedy ten zamek stał. No tak. I w tym czasie, w tym roku został zniszczony. Po prostu zgadali się kupcy Wrocławia, Dzierżoniowa, Wałbrzycha i tak dalej. I zrobili tam najazd, bo tam w tym czasie była rozbójnicy mieszkali. I oni siedzieli tam u góry i patrzyli sobie. Ale, patrzą, idzie karawana od Kłodzka. Dobra, łupimy. I dlatego to jest związane z tą datą. Nie 72, ja nie 80. I wszystko się zgadzam. I później ale, z tego zamku nie było. Dobra, ale coś powiem. Rysunek, który on nie odpowiada, ja znam rzuty te i znam też tą ostatnią ich, ale też nie najlepszą. Panie Andrzeju, to była jedna... chciałem pokazać coś tutaj Państwu, bo jako zainteresowanym to było. Przepraszam, to już wyjdę. Tak. Ten rysunek to jest, tak, bo to jest Werner. O tak, podobno... To jest Werner. Natomiast tak to... wygląda podobno ten zamek, co myśli kościół, co teraz jest. Ten kościół, tak? Sasy imam, paske sasy si niapament no kan trouvé o fuite archéologique la ligne ancien le mur qui était à cette château c'est pas comme ça. Ça c'est une imagination quelqu'un artiste qui ça c'est imagine. Mur zamku, który odkryliśmy w kościółku, to właśnie comme ça. Tak. Bo ja panu powiem, ja się zgadzam, że to jest w tym miejscu był ten zamek, ta data, ale ten, że tak powiem, obrazek. To jest odtworzenie. To jest imaginacja tego, kto to rysował. Odtworzenie. Nie potwierdzone. W tym miejscu na przykład też jest sprawa tej bramy. Po prostu to jest taka imaginacja, tym bardziej, że tutaj już widzi pan, ja zaraz panu powiem, to nie mogło być w tym czasie. To jest barokowy dach mansardowy. O, mansarda nie znam. W ogóle tam jest wiele innych elementów. No więc właśnie, dlatego mówię, ale że to jest, oj przepraszam, jak ludzie mówią. Że w tym miejscu był, to jest ale dowód. Że w tym miejscu był i że podobny, to tak. Tylko chodzi mi o już tak. Konkretnie o tak, że to jest rysunek. Niekoniecznie tak. Bo wie pan, jak się przeanalizuje. Tak samo i tu, wie pan. A nie no, Werner to jest, to on jest parce que in peintre allemand qui sur la Silesie, il a dessiné tous les châteaux, mais à l'époque baroque. I też toujours il a beaucoup d'imagination. Tak, tak. A ça c'est oui, parce que ça c'est Silesie, znaczy Sopte, tak? Trois monts qui existent. Tak, ici existent. Merci, monsieur. A może ty go słyszał? A może ktoś mu napisował, tak, że był kiedyś w Afryce i widział takie zwierzę. Tak to wygląda. No najlepszy dowód, ja panu powiem, że na przykład te lwy, które tu są, a ten lew, który stoi przy świętej Anny, już są tu. A jeszcze te dwa lwy i trzeci, który jest w Starym Zamku. Bo podobny jest ten w Jakuba, ale jeszcze inny, także to, ale żadni ani niemieccy naukowcy, ani nasi polscy, ja to prześledzone mam, bo ja robię z tym dla nas istotny. Nigdy nie sprecyzowali, nie udowodnili, że to jest to, a nie to inne. Tak. Są tylko hipotezy. Ale generalnie mówimy i w tych kartach historycznych mówi się druga połowa XII wieku, libromański. Tak. I to nie ulega wątpliwości. To nie ulega wątpliwości. Nie, to nie ulega. Tylko, że jest ten. Dlaczego ten? Po co? Sekundę. Dobrze.
wodę w tym samym. Muszę dać, że ten nie miał ochoty. Dam tobie teraz, byś mi ręka zwiędła. Dobrze. Ciągnij dalej. Jeszcze na koniec jest niespodzianka. Za tymi drzwiami jest najbardziej prywatna część tego zamku. Ale tu nie robimy zdjęć. Dobrze. Ja też nie chcę zobaczyć. Tak, tak.